Jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie, do których bardzo mało osób podróżuje, a ja spędziłem tam miesiąc wchodząc na najwyższy szczyt, wchodząc po dżungli. Podróży chyba to jest najcięższe, że czasami się trzeba nastawić na to, że będzie się samotnym, ale przede można się w samego siebie poznać. Pojechać do Mongolii jest super, ale pojechać szukać Yeti do Mongolii to już jest dla mnie coś ciekawego. Dlaczego miałbym tego nie spróbować? Jeżeli nie mam 300 powodów, dlaczego nie, to idę i próbuję tego. Jak mówię komuś o bo jest 80 krajach świata, to oni mówią: ojej, 80 to to jest strasznie dużo. Przedefiniowałem swoją bucket list, przestały to być miejsca, zaczęły to być przygody. Dzień dobry. Cieszę się, że mogę Cię gościć na naszym podcaście. W naszym podcaście Zrób z życia arcydzieło. Zapraszamy do podcastu ludzi, którzy ewidentnie całym swoim życiem pokazują, że arcydzieło z życia można robić, ze szczególnym naciskiem na słowo robić. Jak robi to dzisiaj, mój dzisiejszy gość, zaraz się o tym dowiemy, ale zanim przejdziemy do tej podejrzewam pasjonującej rozmowy, to zapraszam Cię do zasubskrybowania naszego kanału bo myślę, że z czasem będziemy zapraszać kolejnych wspaniałych ludzi, a dzisiaj póki co ciekawa rozmowa, myślę, że nawet fascynująca. Ze mną dzisiaj Janek Wojtkowski, i z moich notatek wynika, że jest cyfrowym nomadą, zawodowym podróżnikiem, ale wcześniej był korpolutkiem. I jak to robi, że w zasadzie można powiedzieć, to arcydzieło wyraźnie widać już Zapraszam do rozmowy. Janku, dzień dobry. Cześć, witam. Właśnie. Czy ty już jako dziecko, jak zacząłeś rozumieć świat i zacząłeś rozpoznawać litery, to już wtedy się pojawiały takie pomysły, żeby świat zobaczyć? Czy na którym etapie Twojego życia się właściwie zaczęło to myślenie? Chcę podróżować. Wydaje mi się, że, że to mógł nie być nawet mój pomysł, bo te podróże w moim życiu są rzeczywiście od takich najmłodszych lat. One były po Polsce, po świecie i one były związane z podróżami rodzinnymi, wakacjami. Ja pamiętam, że ja pewnie miałem jakieś 5-6 lat, dziadek zabierał mnie i jeszcze moją siostrę i moje ciotki, które są w podobnym wieku i jechał z nami na Sycylię przez całą Europę samochodem. Nie wiem jak on to zrobił, bo wiadomo no który, to, który to był rok. O, pięć lat przed dwutysięcznymi latami, więc tam okay. jeździliśmy po prostu czwórka dzieciaków i jeden facet, nie wiem, pod namioty, dla mnie to jest jakiś super bohater, że po prostu wziął cztery dzieciaki sobie na głowę i potrafił przejechać pół Europy z nimi i pokazywać nam ten świat, więc rzeczywiście od jakiegoś takiego samego początku życia to się działo, z drugiej strony z tato jeździłem w góry, z mamą jeździłem nad morze, różne po prostu tutaj kombinacje tych podróży gdzieś tam były zaszczepiane we mnie po prostu przez od, od najmłodszych lat. Ale to właśnie wtedy sobie już pomyślałeś, dobra, to ja teraz, no bo te podróże, o których teraz opowiadasz, no to było gdzieś Europa, Polska, te najbliższe miejsca. A czy wtedy w, w głowie tego małego Janka się pojawiła już idea, to ja teraz wam wszystkim pokażę? Czy tak to miało miejsce? Czy, czy jeszcze nie podejrzewałeś, że właśnie Twoje życie pójdzie w tym kierunku? Chyba nie podejrzewałem. Raczej to ewoluował po prostu z roku na rok, coś, coś mi gdzieś znajdowałem nowe destynacje, nowe inspiracje. I uczyłem się tego wszystkiego. Na przykład z górami to jest bardzo ciekawy case, bo miałem tak, że w pewnym momencie przestałem w ogóle jeździć w góry, bo przesadziłem tam gdzieś z tatą, Poszliśmy na jakiś bardzo trudny szlak, to się zastopowało, i po kilku latach gdzieś znowu wróciło to do mnie. Więc miałem też taki okres w życiu, że byłem w Polsce i myślałem, po co w ogóle te podróże? All Inclusive to jest w ogóle najlepsze, co może dla mnie być. Gdzieś tutaj basenik i to wszystko. Później jedna podróż, druga podróż, trzecia podróż, czwarta podróż. Próbowanie trochę dalej, trochę. Więcej, trochę trudniej, i to się wszystko rozwijało. I to rzeczywiście jest tak, że im dalej idę, tym chcę trudniej, tym chcę dalej, tym chcę zobaczyć więcej. W zasadzie to się uczę cały czas tego wszystkiego. Nie można powiedzieć, że osiągnąłem już jakby doświadczenie w podróżowaniu takie, że już jestem w tym miejscu, że mogę wszystko wszystkim pokazywać. Cały czas podchodzę do tego z jakąś dozą takiej skromności, jeżeli można by tak powiedzieć, bo wiem, że jeszcze jest dużo do zrobienia. Czyli można powiedzieć w pewnym sensie, że apetyt u ciebie rośnie w miarę jedzenia. Tak, myślę, że właśnie. To, to tak jak mówiłem, że zaczynałem od tej Polski, później Europa, później gdzieś bliskie afrykańskie kraje, Maroko na przykład, później Azja i gdzieś to wszystko ewoluuje, a teraz to już pewnie bym na Marsa poleciał. No na no to musimy troszeczkę jeszcze poczekać chyba, ale kto wie, kto wie, jesteś młodym człowiekiem, więc wszystko przed tobą. Podobno jednak największym problemem jest to, że na razie to jest one way ticket, że tylko w jedną stronę i nie wiadomo, jak z powrotem później, ale. Zobaczymy, zobaczymy. Z przesiadką na Księżycu podobno będzie się leciało na Marsa, więc od razu można zaliczyć dodatkowy, dodatkowy obiekt latania. Myślę, że może być ciekawie. Natomiast wiesz, co mnie, co mnie tak naprawdę bardzo interesuje, to to, że czy, czy był taki jakiś w Twojej głowie moment, właśnie czy Ty jako dziecko już yy, chodzący do szkoły podstawowej, czy nie wiem, chodziłeś pewnie do gimnazjum patrząc na Twój wiek, tak. czy też później w liceum, czy w szkole średniej, to już jakby. Dojrzewałeś do tego, żeby gdzieś tam... No właśnie, co, o, o czym marzył wtedy Janek, ten kilkunastoletni? Janek marzył o zostaniu piłkarzem. O. Grałem w piłkę bardzo długo, bo trenowałem piłkę 15 lat i gdzieś to było moją taką pierwszym, pierwszą pasją. W pewnym momencie chyba zrozumiałem, że to jednak chyba nie jest ta droga. Że Lewandowskim ale... to ty jednak nie zostaniesz? <gry> Wtedy chyba on jeszcze nie był wzorem. Jeszcze nie był wzorem, ale już zaczynał. No, myślę, że no, podobny rocznik jesteśmy, więc gdzieś w, w trakcie mojej powiedzmy no, w dużym cudzysłowiu kariery Lewandowski też już grał, natomiast em, rzeczywiście Tą drugą pasją były te podróże. I, I tak jak mówiłem, stopniowo one przejmowały moje życie po trochu, aż do momentu teraz, kiedy one są w zasadzie integralną częścią tego życia. No, bez nich sobie w ogóle nie wyobrażam tego, co się dzieje. Jakby moje plany życiowe są zawsze teraz, jakby w tym momencie już wszystko jest podporządkowane temu, gdzie i co będę robić. Poza granicami Polski, ale też w Polsce. No dobrze, ale generalnie dobra, jesteś takim małym, młodym Jankiem, który marzy, żeby zostać piłkarzem. No ale w końcu przychodzi taka proza życia, i lądujesz w korporacji. Było to. Tak, No, ja wylądowałam bardzo szybko w korporacji, bo no, nie, nie ma co ukrywam. 32 lata, ale w korporacji pracowałem już 12 lat, a w międzyczasie już podróżuję od jakiegoś czasu bez pracy, więc większość swojego dorosłego życia pracowałem. Jakby to też uważa, nie, nie uważam tego za stracony czas, uważam, że bardzo dużo się nauczyłem i przede wszystkim dało mi to też pieniądze na to, żeby teraz sobie podróżować i realizować te swoje pasje i dawało mi to też pieniądze w trakcie pracy. Zresztą ja też nie demonizuję pracy w korporacji, uważam, że to jest, to jest też sposób na życie i po prostu każdy wybiera swoją drogę. Uważam, że, że praca w korporacji, te, no tak jak mówiłem, dużo mi dała. Tak? Nauczyłem się pracy z ludźmi, nauczyłem się systematyczności i takiej otwartości i radzenia sobie z problemami, które jakby to wszystko można wynieść później też do podróży. I, i rzeczywiście to 12 lat to, to było ciężkie, bo pracowałem bardzo długo w agencjach marketingowych, bo do późnych godzin bardzo często, również za granicą. Ale trafiło na to, że, że w pewnym momencie powiedziałem, że dość i czas spróbować postawić na jedną kartę, którą były u mnie podróże, i tak się wydarzyło. Z mojej strony nie ma absolutnie żadnej oceny. Ja szanuję hmm. wszystkich ludzi bez względu na to, jaką wykonują profesję i uważam, że jest to kwestia naszego, jeżeli to jest kwestią naszego wyboru, to jest to ok, że ktoś powie: Ja sobie popracuję teraz. W korporacji 10 czy 12 lat, tak jak ty, odłożę sobie konkretne pieniądze, a potem w świat, to uważam, że to jest wspaniały pomysł, i jak jeżeli jest to elementem planu na życie, to uważam, dlaczego, dlaczego nie. Natomiast to, to był taki moment, jakiś, czy, czy to było na zasadzie takiego: dobra, rzucam pracę i zaczynam podróżować, czy też był taki czas, kiedy wykonywałeś jedno i drugie. Był taki czas. W ogóle ten pomysł, bo jakby rzuciłem pracę, powiedziałbym, taką już na stałe dwa razy, w 2022 na 8 miesięcy i teraz już tak od roku też nie pracuję na stałe w korporacji, ale. Ten proces jakby podejmowania tej decyzji to nie było takie, że a dobra, robię to tu i teraz. To były lata przygotowań, po pierwsze pod kątem finansowym, ale też mentalnym, żeby wiedzieć, że jestem na to gotowy, bo dużo osób myśli, że to jest, jest to marzeniem wielu osób, żeby właśnie pozbyć się tej systematyczności i wyjść z rutyny, a później zderzają się bardzo często z trudami, które przychodzą w takiej podróży, no bo to jest jednak takie, takie przebywanie gdzieś za granicą, z dala od rodziny. Przez trzy miesiące to jest duże wyzwanie z mojej perspektywy, I, i bardzo dużo osób po takich trzech miesiącach natrafia na taką na przykład podróżniczą ścianę i chce szybko wracać do Polski, bo na przykład tracą zaangażowa jakby pasję do tego i szukają po prostu, szukają możliwości powrotu i trafiają z powrotem do korporacji, bo te korporacje też na przykład dają jakby taką wygodę tak? stabilność, Że, pewnego stabilność pewnego przede wszystkim. Ma się swoje miejsce, każdy chce wrócić do swojego łóżka, ja na przykład w tym momencie nie mam swojego łóżka, sypiam jak, jak jestem tutaj w Warszawie, bo jestem z Warszawy u mojej mamy, a jak gdzieś jadę to najczęściej po znajomych, a więc nie mam takiego swojego kącika, ale mi to na przykład nie przeszkadza, a wiem, że wiele ludzi chciałoby mieć takie miejsce, do którego po prostu mogą sobie od czasu do czasu wrócić i odpocząć. Być może dlatego właśnie większość, tak zwana większość ludzi, mówiąc w cudzysłowie trochę normalnych, wybiera ten raz w roku all-inclusive gdzieś tam na jakiejś wyspie greckiej, czy może w Hiszpanii, czy może gdzieś tam kanaryjskiej itd. i tak dalej, bo, bo może dla nich ta cena za takie życie, jak ty prowadzisz, może dla nich jest za wysoka ta cena. Tak mi się wydaje, jakby to każdy ma swoje życie, każdy podejmuje swoje decyzje i dla jednej osoby takie życie, jakie ja prowadzę, czyli zmienianie lokalizacji praktycznie co trzy dni. Ostatnio robiłem prelekcję w Krakowie i moja znajoma mi zadała pytanie na Q&A, Janek, kiedy ostatnio spałeś w tym samym łóżku przez siedem dni? Ja miałem takie, że musiałem się bardzo długo zastanowić to było w lutym tego roku, czyli... Ile to, 6 miesięcy, miesięcy temu było tak, że rzeczywiście to było to jedno łóżko, do którego wracałem. Więc ta cena jest duża, natomiast po pierwsze, można się do tego przyzwyczaić, a po drugie, no to jest jakby w mój wybór, więc ja wiem, że tak będzie i mi się to podoba i lubię tą ekscytację. Jakby szukam tego sam z siebie, bo chcę to po prostu w ten sposób, swoje życie w ten sposób prowadzić, ale też jestem całkowicie świadomy tego, że to nie jest wybór dla wszystkich. Czyli ta cena jest i tak niejednokrotnie ona wcale nie jest niska, no bo jakby na to nie patrzeć, to trzeba um, z wielu rzeczy... Zrezygnować, żeby prowadzić takie życie. Oczywiście, no, chociażby kontakty z rodziną, ze znajomymi, jeżeli wyjeżdża się gdzieś na pół roku, no, to automatycznie one są jakby mniejsze. Wiadomo, że są w tym momencie social media, telefony i to wszystko można utrzymywać, no ale jednak dla mnie na przykład ja jestem bardzo ludzką osobą, że muszę mieć ten kontakt po prostu z drugą, z drugą osobą, taki po prostu w cztery oczy i porozmawiać sobie z nimi. I na takich wyjazdach często się odczuwa taką samotność. Tak? To nie jest tak, że e, bardzo dużo podróżników mówi, że jak się jedzie samemu w podróż, to się poznaje dużo ludzi w trakcie wyjazdu. Tylko, że to nie są te same znajomości, no bo jeżeli poznaję kogoś w trakcie wyjazdu, to zazwyczaj się spotykam z nim na 2-3 dni, robimy jakieś fajne rzeczy w pięknym miejscu. No i później się rozjeżdżamy i może się kiedyś jeszcze spotkamy na innym końcu świata. Natomiast te znajomości, które się budowało przez lata, właśnie w gimnazjum, liceum, na studiach, to są dla mnie te najbardziej wartościowe znajomości i do nich zawsze wracam, dlatego zawsze mówię, że miejsce, do którego ja chcę i będę wracać, to zawsze jest Polska, bo tutaj są moi ludzie. Jakby dla mnie nie ma znaczenia. Jeżeli moi ludzie byliby w innym miejscu, to to miejsce byłoby gdzie indziej. Ja nie wracam do konkretnego jakby obszaru lokalizacji, tylko tam, gdzie mogę spotkać właśnie swoją rodzinę, swoich znajomych. I właśnie w podróży chyba to jest najcięższe, że czasami się trzeba nastawić na to, że będzie się samotnym, ale wtedy można się samego siebie poznać. Myślę, że zdecydowanie tak jest. Sam stoję teraz przed faktem, że miesiąc będę gdzieś wędrował po Azji daleko, daleko wschodniej, ale mm, co mnie bardzo ciekawi teraz, to, to gdybyś miał określić, jaką część roku spędzasz w Polsce, a jaką część roku procentowo poza granicami, to ile by to było? Zależy od roku, bo trochę rozmawialiśmy o tym, że wcześniej pracowałem w korporacji i wtedy to dzieliłem, że miałem tak pewnie. 3-4 miesiące. Poza granicami byłem w stanie też pracować zdalnie. W tym roku, w tym roku jestem w Polsce od trzech tygodni, za dwa tygodnie znów wyjeżdżam i wracam w grudniu, więc w tym roku będę w Polsce prawdopodobnie do maksymalnie dwóch miesięcy, a poza granicami 10. Czyli jakby ta, ta to się. Pogłębia, można powiedzieć, ta twoja, w cudzysłowie, nieobecność, a jednocześnie samotność i z tym się trzeba po prostu liczyć, podróżując po świecie samemu. Tak, no to, to wciąga też, jakby im więcej, tak jak mówiliśmy wcześniej, apetyt rośnie w miarę jedzenia, um, mam też takie możliwości, ja sobie w pewnym momencie powiedziałem, kiedy jak nie teraz, bo później już jakaś pewnie będzie stabilizacja, ale też zdrowie, wszystko. Nie będę w stanie wykonywać takich rzeczy, jak robię przejście siedmiu dni w dżungli popułaskiej z plecakiem, gdzieś jeżdżenie stopami w Timorze. No to to się da wszystko robić, ale później może nie być na to sił, albo mi się zmieni, jakby też podejście do tego życia. A teraz chcę to robić. Więc, więc tak, no, idę w to i zobaczymy, ile tego wyjdzie. Może za rok nie w ogóle tutaj nie będzie. Myślę, że 12 miesięcy w roku nie przekroczę, bo to jest już nie realne. Nie. Się, natomiast, co mnie, co mnie tak naprawdę bardzo mocno interesuje, bo są ludzie, którzy wybierają podróże, bo na przykład jeżdżą i zwiedzają muzea, podziwiają architekturę. Inni jeszcze jeżdżą, żeby fascynować się pięknymi widokami. Ja na przykład podróżuję i dla mnie najważniejsze rzeczy w czasie podróży to zobaczyć piękne miejsca, poznać ciekawych ludzi, ewentualnie pode podelektować się tamtejszym jedzeniem, poznać inne smaki czy coś takiego. Jakie jest twoje, dlaczego? Co dla ciebie na przykład co ciebie najbardziej fascynuje w podróży i na co jadąc do danej destynacji, do danego kraju, na co zwracasz największą uwagę i co chcesz przeżyć w danym miejscu? Mi się to bardzo zmieniło. Kiedyś, jak podróżowałem, to byłem w stanie pojechać w jedno miejsce na 2-3 dni, wracać do Polski, jechać na 2-3 dni w inne miejsce i wracać do Polski. Teraz, w trakcie mojej sześciomiesięcznej podróży, z której wróciłem właśnie z Azji Południowo-Wschodniej, w kraju spędzałem minimum 3-4 tygodnie, ze względu na to, że chcę je bardziej dogłębnie poznać. Uważam, że Oczywiście, tak jak mówiłem, można podróżować na wszystkie sposoby, każdy wybiera swój. Ja, jakby progresując i idąc do przodu, właśnie z tą nauką podróżowania, uznałem, że bardziej podobają mi się te takie może to nie są powolne podróże, bo ja też jeżdżę po miejscach, odwiedzam piękne lokalizacje. Natomiast w pewnym momencie człowiek pochodzi, dochodzi do momentu, w którym widział już dużo wodospadów, i jak widzi kolejny wodospad, to zaczyna je porównywać. I oczywiście one są ekscytujące, one są piękne, ale. Zaczyna szukać takich przygód, zaczyna szukać miejsc, w które ludzie nie dojechali, zaczyna szukać takiego, e, takiego sposobu na podróżowanie, który, który po prostu nie, nie jest gdzieś opisany. Na przykład, ja, e, jadąc w nową lokalizację, po pierwsze, wybieram najczęściej takie, w których wiem, że nie mam znajomych, w której, w której byli, albo nie mogę znaleźć informacji na ich temat, dlaczego. Bo ja nie chcę na przykład przeczytać informacji na temat danego miejsca, bo jeżeli w nie pojadę i przeczytam coś o nim, to wtedy mam już jakąś perspektywę i zaczynam porównywać swoje przeżycia do tego, co przeczytałem wcześniej. A ja chcę przeżyć to sobą, chcę to, tego do, doświadczyć i doznać. Więc to jest ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, bo to nie są muzea, to nie są piękne miejsca, to nie są ludzie, to jest tak, jakby to wszystko połączone w sobie, co nazwałbym prawdopodobnie przygodą. Jakby szukanie czegoś nowego, czegoś bardziej ekscytującego, dlatego te kierunki, które zazwyczaj wybieram na swoje takie bardziej ekstremalne podróże, są bardzo egzotyczne i często też niebezpieczne, ale ze swoim doświadczeniem, jakby mogę w to wszystko wchodzić. Czyli jesteś w pewnym sensie pionierem w niektórych miejscach, to znaczy, idziesz tam w te miejsca, o których nie można jeszcze przeczytać? literaturze fachowej, czy, czy może fachowej to już bardziej, ale, ale nie, nie jest to takie, można powiedzieć, powszechnie znane, czyli w pewnym sensie troszeczkę przeciera szlaki dla takich podróżników, którzy chcieliby te miejsca odwiedzać. To by było bardzo górnotne, zawsze, zawsze mamy taki problem w takim naszym świecie osób podróżujących, z tym słowem podróżnik, bo dla nas podróżnik to jest ktoś, kto coś odkrywa, a ciężko jest coś To, to dzisiaj chyba już jest nie te czasy, że można naprawdę coś odkryć. No dokładnie, jakby wszyscy, wszyscy, ktoś już gdzieś zawsze był, więc ciężko jest znaleźć takie miejsca, szczególnie jak ja, jakby jedną z, 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 z prac, które wykonuję jest pilotowanie wypraw i mam też grono pilotów, którzy... Podróżują po świecie i to jest duże grono, tam z około 70 osób. Więc, jeżeli ja się spytam, czy ktoś był w danej lokalizacji, to bardzo trudno jest znaleźć taką, w której nikogo ze znajomych tam nie było, ale się to udaje. I, i rzeczywiście te, te podróże już nie są takie pionierskie. Ostatnio właśnie udało mi się na przykład w Papui Nowej Gwinei wejść na najwyższy szczyt Papui nowym szlakiem od, z nowego miejsca, bo jakby na szczyt Papui wchodzi dużo osób, ale. Od jednej wioski, z której szlak nie istniał, i wtedy rzeczywiście poczułem się takim, takim, e, przy, tak, taką, takim poczu pionierem. Takim pionierem. To było takie niesamowite uczucie, jak mi powiedzieli: Ej, ale wiesz, że ty wszedłeś z tej strony jako pierwszy turysta. Ale to nie było to miejsce, skąd podziwiałeś wschód słońca w Timorze Wschodnim. Nie, nie, to było w Papuji. A w Timorze, w Timorze to już była inna lokalizacja. Zresztą ja jestem znany z szukania wschodów. Timor to jest w ogóle też bardzo ciekawa. Sytuacja. Janku, wrócimy Dobre. do tego tak, zaraz. Dobra, Natomiast dobra. to chciałbym y, uściślić teraz bardzo mocno, no, no bo może, może ja jestem y, jakby sfokusowany zawsze na czymś, że jak gdzieś jadę, to, to są rzeczy, które chciałbym których chciałbym doświadczyć. I czy ty też masz coś takiego, że jak jedziesz do danego miejsca, to mówisz dobra? Jedni mówią dobra, tam muszę spróbować ich mniejszych potraw, a inny powie dobra, tam muszę coś innego zrobić. Czy ty masz coś takiego, co jadąc do jakiejś lokalizacji, do jakiegoś miejsca, mówisz dobra, to chciałbym, tego bym chciał doświadczyć. Tak, ale to zależy od kraju. No bo do Tajlandii pojedziemy po to, żeby spróbować tajskiego jedzenia. Do Papui pojadę, zobaczyć, jak żyją plemiona na Bali pojadę posurfować więc zawsze znajduję sobie takie właśnie ciekawsze Ciekawsze rzeczy w danych lokalizacjach i nigdy to nie jest coś jednego. Ja akurat na przykład muzeów nie lubię, więc w no muzeum, muzeum będzie mnie bardzo ciężko spotkać. Podobnie jak ja też. Generalnie muzeum można zobaczyć w internecie. Tak, już prędzej, prędzej spotka się mnie na lokalnej imprezie gdzieś, gdzie turyści nie trafiają i tańczę właśnie na Timorze z, w trakcie nie wiem, rocznicy pogrzebu kogoś, albo to, to też się zdarzyło, niż w takich właśnie popularnych lokalizacjach. Ja mam taki, jakby w związku z tym, że tak jak mówiłem już. Nie mam takich zachwytów nad pięknymi miejscami, jak miałem kiedyś. To jest, nie wiem, efekt zblazowanego podróżnika, czasami to nazywamy, ale to szukam właśnie miejsc, w który, do których turyści nie docierają. Bo jak jestem na Bali, to Bali jest bardzo komercyjne, skomercjalizowane, tam jest dużo ludzi. To biorę skuter, jadę totalnie na drugą część wyspy, tam gdzie ludzi nie ma i szukam tam pięknych miejsc. One czasami mogą być trochę gorsze, jakby ten wodospad może być trochę mniejszy niż ten, który jest bardzo turystyczny, bo zazwyczaj turystyczne miejsca są turystyczne z jakiegoś powodu, ale jest jakby mój, też go mogę w jakiś tam sposób odkryć i pokazać go światu, że są też takie miejsca na Bali, w których nie ma miliona turystów, bo są. Ja sobie teraz przez moment wyobraziłem ludzi, którzy kochają muzea i powiedzą, Fryderyk, jak możesz coś takiego powiedzieć, przecież takiej oficji nie można zobaczyć w internecie, to byłby grzech, czy na przykład luwr. Jak to, to trzeba jednak tego doświadczyć. Doświadczyłeś lówru? Doświadczyłem lówru, przeszedłem 10 kilometrów, bo sprawdziłem na aplikacji, 10 kilometrów po luwrze jednego dnia. Czyli jednak to muzeum gdzieś tam, ale stwierdziłeś, że to nie jest twoja bajka. Nie, no oczywiście, jeżeli jest takie muzeum jak Louvre, czyli jest bardzo ikoniczne, no to wiadomo, że do niego wejdę, oczywiście i zobaczę. Natomiast, no od razu mówię, że 10 km po że to nie jest dobra opcja, bo już przechodziłem z jednej sali do drugiej i nie pamiętam, co było w poprzedniej, tam jest za dużo dla mnie obrazów. Ale jakby ja nie zamykam się na nic, jak dla mnie każde doświadczenie jest jakimś doświadczeniem i chciałbym spróbować wszystkiego. To jest właśnie to też jest taka, taka moja domena, że jeżeli ktoś mi o, takie jedno moje motto, dlaczego nie, jeżeli ktoś mówi, ej zróbmy, to ja zawsze zadaję pytanie, dlaczego miałbym tego nie spróbować, jeżeli nie mam 300 powodów, dlaczego nie, to idę i próbuję tego. Ja się bardzo często, Janku, łapię na tym, że jadę do jakiegoś miejsca i później tak się składa, że jadę tam drugi raz mhm. i widzę to miejsce zupełnie inaczej. Masz też tak, że widzisz to albo... Czy lubisz w ogóle wracać yy, na przykład do miejsc, które już wcześniej odwiedziłeś? Kiedyś uważałem, że za mało czasu jest. Za mało czasu mamy na świecie. Wiele żeby osób, o, tak, wiele osób o, tak uważa. Odwiedzić to samo miejsce dwa razy. Z mojej perspektywy, po pierwsze zmienia się samo miejsce, wiadomo, Świat się zmienia, albo jest efekt cywilizacyjny, albo naturalny, ale po drugie, my się zmieniamy, doświadczamy go w inny sposób. Jeżeli wrócimy w to samo miejsce po pięciu czy dziesięciu latach, to możemy go doświadczyć w totalnie inny sposób. Po trzecie, w zależności od tego, z kim tego doświadczamy, bo jeżeli jesteśmy samemu, to doświadczymy to miejsce w inny sposób, a jeżeli jesteśmy z blisko osobą, w inny sposób, jak z grupą, w inny sposób. Więc tych. To powroty jakby zaczęły dopiero ewoluować we mnie właśnie z czasem. Jak zaczynałem podróżować, uznawałem, że ej, nie mam już czasu, żeby wrócić w to samo miejsce. A teraz mówię, a jakbym tam pojechał i zobaczył je trochę z innej strony, bo w sumie ten kraj, byłem tam już, ale nie zobaczyłem tam jeszcze. Bardzo wielu miejsc i to też jest kolejna rzecz, jakby u podróżników. Wszyscy mówią, chcę odwiedzić wszystkie kraje świata. Ja mówię, ja nie chcę odwiedzić wszystkich krajów świata, ja chcę odwiedzić te miejsca, które mnie bardziej interesują, więc ja bardzo chętnie wrócę drugi raz do Papui Nowej Gwinei, ale niekoniecznie będę leciał na Karaiby, bo dla mnie to jest oczywiście mniej interesujące i znowu ktoś się może zdenerwować Karaiby są piękne. Oczywiście, ale nie dla mnie. Byłeś w 80 krajach świata, z tego co wiem. Około 80. Przestałem to liczyć właśnie ze względu na to, że po pierwsze, moim celem nie jest odwiedzenie wszystkich krajów świata, a po drugie, uważam, że liczenie krajów jest trochę takim sztucznym porównywaniem się. I jak mówię komuś, obejść w 80 krajach świata, to oni mówią, ojku, weź w 80, to, to jest strasznie dużo. A ja mówię. Okej, okay, ale czy ja poznałem te wszystkie 80 krajów świata, czy ja w nich byłem? To są dwie różne. No różne właśnie, rzeczy. czy liczy się, jak jesteś na lotnisku w Addis Abebie, czy byłeś w Etiopii, czy jeszcze nie byłeś, jeżeli tam miałeś przesiadkę? Byłem pięć razy i uważam, i właśnie na przesiadce i uważam, że nie byłem w Etiopii, absolutnie. Jakby, i też znam, że trzeba, trzeba przeżyć, przespać jedną noc. I zjeść ten posiłek. Czyli zjeściło. trzeba przekroczyć granicę, a będąc na lotnisku, w strefie, to jednak nie przekraczasz granicy kraju, i to nie można tego zaliczyć jako bytność w danym kraju, prawda? Tak, no i dokładnie ja dlatego przestałem to liczyć. Jakby hmm. kiedyś miałem taką ambicję, żeby zobaczyć wszystkie kraje, ale z tym czasem to jakby wyewoluowało, wyewoluowało we mnie jakie trudne słowo. Że, że to nie o to chodzi. Jakby tutaj nie ma pośpiechu jeżeli ktoś zobaczy pięć krajów w swoim życiu, ale to pięć krajów zobaczy po prostu w taki sposób, że zna je dogłębnie, to super. To w ogóle ja, nie, nie, ja tutaj nie będę podbiegał, że o ja mam 80, ty masz pięć, jesteś gorszy. Absolutnie nie. To w ogóle nigdy o to nie chodziło i mam nadzieję, że ludziom nie będzie nigdy o to chodzić, bo, bo to nie, nie, jakby nie stanowi, że ktoś jest lepszym podróżnikiem, że był w wielu krajach. Ciągnie cię do Korei Północnej? Miałem być w tym roku w Korei Północnej. Mój plan zakładał właśnie, mój plan na całą tą półroczną, roczną podróż po Azji, miał, miał, był, był, w plan, był w planie, była w planie wizyta. Korei Północnej, natomiast ona jest zamknięta w tym momencie. Jedyne osoby, które mogą tam wjeżdżać, to rosyjskie influencerki. Aha, więc, ale to masz takie coś, żeby poczuć ten dreszczyk emocji, przekraczając granice takiego kraju? Czy to chcesz zobaczyć, czy jak tam jest naprawdę? Jakie jest twoje dlaczego, żeby tam wjechać? Akurat, jeśli chodzi o Koreę Północną, to nie da się zobaczyć, jak tam jest naprawdę, no bo to są organizowane wycieczki, które, które są stworzone w taki sposób, żeby ludzie zobaczyli to, co rząd chce, żebyśmy zobaczyli. Jest to raczej teatrzyk. Natomiast w taki, takim teatrzyku też jest coś ciekawego, żeby zobaczyć, jak, jak oni chcą ukazać swój świat. Bardzo dużo czytałem i, i słuchałem właśnie na temat Korei Północnej, na temat przywódcy, który jest swoją drogą bardzo inteligentnym człowiekiem wykształconym w Szwajcarii. I chciałbym takie, takie, takie miejsca właśnie trochę odległe, pokazywać też innym ludziom. Bo to jest trochę też taka moja misja. Dlatego prowadzę kanał na Instagramie, żeby inspirować i pokazywać takie odleglejsze miejsca, w które ludzie zazwyczaj nie trafiają. I ciekawe jest później słuchać, że właśnie ej Janek, fajnie, że to wstawiasz. To są miejsca, w których absolutnie nigdy nie pojadę, ale dobrze, że ktoś, jest, ktoś tam jeździ, żeby nam je pokazać. Który kraj pozaeuropejski odwiedziłeś jako pierwszy? Pozaeuropejski, wydaje mi się, wiem, że solo, wiem, który solo, a nie, na pewno byłem w Egipcie na All Inclusive z wiadomo. rodziną. To było <laughs> bardzo dawno temu. To myślę, że to był pozaeuropejski pierwszy kraj, ale tak solo jak już zacząłem świadomie podróżować, no bo jeżeli miałem 7 lat, to jest daleko od świadomego podróżowania, to było Maroko. Aha. Tak, z tej Twojej z twoich wypowiedzi wynika coś bardzo, bardzo pozytywnego, mianowicie, że. Przygoda z podróżowaniem właściwie może nie mieć końca, że to nie jest tak, że odwiedzisz wszystkie kontynenty i nagle zaczyna się to zlewać wszystko w jedną całość. Tylko, tak jak powiedziałeś, jest w tym pewnego rodzaju radość, że na przykład możesz wrócić do danego miejsca, ale inaczej. Że tak jak ja, ostatnio będąc na Bali rok temu, powiedziałem sobie, nie spróbowałem jeżdżenia na, na tym takim skuterze. skuterze, więc powiedziałem sobie, chcę tam wrócić tylko po to, żeby wynająć taki skuter i pojeździć po bali, podobnie jak ty powiedziałeś, że gdzieś tam pojechałeś na drugi krańc, z tego mi właśnie zabrakło. I to jest właśnie to coś, i nie wiem, czy ty tak też to widzisz, że mówisz, dobra, podróżowanie to w zasadzie chyba nigdy się nie kończy. Dla mnie się nigdy nie kończy, bo z każdą podróżą pomysłów na kolejne podróże jest więcej. To jest poznawanie nowych osób w trakcie podróży, to jest najlepsze i najgorsze, co może się wydać dla podróżnika, bo każda z tych osób ma mnóstwo historii. Ja siedząc gdzieś w hostelu, poznając nowe osoby, co chwilę słyszę jakieś historie o niesamowitych miejscach, które poznali gdzieś na końcu świata i mówię: Ja też chcę to zrobić i moja lista rzeczy, który, lista destynacji podróży. Która po prostu była w pewnym momencie, nie wiem, miałam top 10, to teraz pewnie jest top 100, top 200, bo ona po prostu ewoluuje i cały czas się zmienia. Zmienia się razem ze mną, te destynacje się zmieniają, więc myślę, że tych sposobów też na podróżowanie no, są ludzie, którzy robią maratony w każdym kraju świata, są ludzie, którzy chcą chodzić po górach, chcą osiągnąć koronę świata, jest po prostu mnóstwo i to chyba się nigdy nie skończy ta lista, a już na pewno nie wystarczy nam czasu na kuli ziemskiej, na życia, żeby to wszystko po prostu ogarnąć w taki sposób, jakbyśmy chcieli. To jest chyba ta najlepsza wiadomość, że nie wystarczy nam życia, żeby odwiedzić wszystkie piękne miejsca na świecie, a już jeżeli będziemy chcieli rzeczywiście je przeżyć, i na przykład doświadczyć jeszcze z kimś, czy po raz kolejny, to, to rzeczywiście mamy naprawdę, naprawdę sporo, sporo możliwości. Jeszcze, jeszcze nikt tego chyba nie osiągnął, żeby zrobić wszystko, co chciał w życiu, więc jakby podróżniczo. Nie, nie wierzę, że, że da się po prostu odhaczyć wszystkie, wszystkie miejsca, które się chciało zobaczyć, bo ich jest tak dużo i tych sposobów właśnie osób, z którymi możemy podróżować. Później się kogoś pozna i znowu chce się wrócić, pokazać mu to miejsce. Więc to jest niekończąca się po prostu lista rzeczy do zrobienia. Wspomniałeś coś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu. Mianowicie powiedziałeś, że na liście marzeń masz zdecydowanie więcej miejsc, które chciałbyś odwiedzić, niż miało to miejsce na początku. Jakie jest takie miejsce? Które miejsce chciałbyś tak szczególnie jako takie najważniejsze, w którym jeszcze nie byłeś, a chciałbyś koniecznie spełnić sobie to marzenie, żeby tam się znaleźć? Ja ostatnio przedefiniowałem swoją bucket list, tak zwaną bucket list, i przestały to być miejsca, zaczęły to być przygody. I jak w pewnym momencie mówiłem, dobra, chcę pojechać do Japonii, to... Ja już... Tak widziałem to, chodzić z Japo w Japonkach z Japonkami w Japonii. To, to zrobiłeś to? Zrobiłem to. Okay. Zobaczyłem wschód na wschodzie wschodniego wschodu. Już mówię to bez pomyłki, bo Timor Wschodni to jest... Timor Miejsce, Leste, gdzie się tak. doba zaczyna, gdzieś tak praktycznie można Tak, powiedzieć. ale Timor Leste po, po języku lokalnym i po portugalsku to jest wschodni wschód, więc chciałem pojechać na wschod... wschód na wschodzie wschodniego wschodu. Teraz chciałbym po... Po... zagrać w Chińczyka z Chińczykami. Ale takie moje największe, największe marzenie to było zobaczyć Grizzly na Alasce. I uwaga, za właśnie dwa tygodnie ruszam tam, żeby to zrobić. Czyli to jeszcze jest przed tobą, zobaczyć Grizzly na Alasce. Tak. Ale dokładnie. to jest dosyć niebezpieczna przygoda, chyba. No, z pozycji samochodu pewnie powinno być w porządku, więc damy radę. Też nie wszystkie moje pomysły są mądre i bezpieczne, więc. Jestem świadomy tego, natomiast z doświadczeniem też, jakby. To też jest super ciekawy temat, no bezpieczeństwa w takiej podróży, co poruszyłeś. Ja już mam tak, że jak ludzie mnie pytają, Janek, byłeś 6 miesięcy w Azji, co, co, powiedz nam o niebezpiecznych sytuacjach. To, ja tak. to jest Ale... następne pytanie, które ci chciałem w ogóle no. zadać. Jakie była najbardziej taka niebezpieczna sytuacja dla ciebie w czasie Twoich podróży? No właśnie te poziomy bezpieczeństwa też już są dla mnie przedefiniowane, bo ja. W ramach na przykład tej ostatniej podróży nie miałem zbyt wielu niebezpiecznych sytuacji, a wręcz... Ale to była Papua że... Nowa Gwinea. Też była Papua Nowa Gwinea, bardzo niebezpieczny kraj, bardzo dużo zbrodni, tam na co dzień praktycznie się słyszy, że ktoś kogoś zabił. Natomiast to doświadczenie podróżnicze, które już mam, pozwala na to, żeby... Em żeby te sytuacje się nie przytrafiały, bo ja już wiem, jak się zachowywać w różnych miejscach, wiem, jak obserwować ludzi i przez to po prostu nie daję sobie wejść w taką sytuację. Mimo, że robię dziwne rzeczy, wchodzę z pięcioma papuasami, których de facto nie znam na najwyższy szczyt, gdzieś w Timorze jadę na sam koniec do jakiejś wioski, w której nie wiadomo, co się będzie działo i nic mi się nie dzieje, bo po pierwsze podchodzę z uśmiechem do ludzi. Uważam, że trudniej jest komuś coś zrobić, jak się uśmiecha do drugiej osoby, więc ja jak chodzę po ulicy, to zawsze wszystkim mówię cześć, dzień dobry, fajnie, że jesteście. A po drugie, no tak jak mówię, to doświadczenie sprawia, że no, właśnie mam zawsze problem z tym pytaniem. Ostatnie sześć miesięcy w Azji nie przytrafiło mi się nic niebezpiecznego. Czułem? A wcześniej. Się... wcześniej no, dla mnie niebezpieczeństwo i niebezpieczne sytuacje to jest, jeżeli są momenty, w których jest zagrożenie zdrowia i życia. To, że ktoś mi ukradnie telefon, czy ukradnie aparat, czy ukradnie moje rzeczy, to są tylko pieniądze. Pieniądze się odrobi zawsze. Jeżeli chodzi o niebezpieczne rzeczy, no to mieliśmy wypadek kiedyś na, na środku pustyni, na przykład w Namibii, i to było niebezpieczne, ale znowu, no, z tego wszystkiego wyszliśmy o tyle cało, że jedna osoba miała odparzenia po opasie. Bezpieczeństwa i tyle. A jeszcze dodając do tego, to musiałem czekać 6 godzin na lawetę po środku pustyni w Namibii, razem z bocłończykiem, któremu zepsuła się dosłownie 500 metrów ode mnie przyczepa. I wychodzi z tego najlepsza historia, jaką przeżyłem w Namibii. Bo mogę o niej też opowiadać. Jak ludzie mnie pytają o niebezpieczną sytuację, to o niej opowiadam. I, I co? Z najniebezpieczniejszej sytuacji w mojej podróży zrobiła się jedna z najciekawszych opowieści. Więc to takie właśnie. Trochę niebezpieczne miejsca, trochę odległe są zazwyczaj tymi najciekawszymi opowieściami na koniec. Właśnie wiesz, co mnie ciekawi w tym takim pojęciu niebezpieczne miejsca? Bo pięknie powiedziałeś, że I ja podzielam dokładnie od twoją opinię. Ja nie odwiedziłem prawie 80 krajów, mam niecałe 50 za sobą. I wyobraź sobie, że w czasie wszystkich moich podróży nigdy mi się nie wydarzyło nic... Przykrego, złego, nawet chyba złego słowa nie usłyszałem. Nigdy nie zostałem okradziony i nigdy nie miałem odpukać niemalowane drewno. Jakichś takich negatywnych wydarzeń. Czy to jest też tak, że, bo z jednej strony są takie miejsca, jak właśnie Papua, czy może Filipiny, czy wiele, wiele innych miejsc takich, że rzeczywiście jest tam jakieś zagrożenie. Czyli tylko to jest tak, bo może to być zagrożenie, jest tam niebezpiecznie, bo oni się wzajemnie gdzieś tam zabijają. Czy to jest ewidentnie zagrożenie dla ciebie jako dla podróżnika, że jest ten poziom niebezpieczeństwa jest wyższy? Czy też ty jako podróżnik masz jakieś takie bardziej uprzywilejowane miejsce w tym wszystkim? Jest coś co się nazywa tourist tax i tu nie chodzi o pieniądze, tylko o to, że jeżeli jedziemy w jakieś miejsce, to ludzie też lokalnie na nas inaczej patrzą, jeżeli nie podążamy z jakimiś kulturowymi wskaźnikami, czyli nie wiem, jak wchodzimy do jakiegoś powiedzmy meczetu, to nie założymy czegoś na głowę, to jeżeli bylibyśmy lokalni, to bardzo szybko by nam zwrócili uwagę i to agresywnie. Jeżeli jesteśmy turystami, to podejdzie ktoś i nam powie. więc To takie sytuacje się dzieją. Mi się wydaje, że, że w ogóle mam takie podejście do świata, że wszyscy ludzie mają dobre zamiary. Jakby wiem, że to jest błędne podejście, ale z, takim, z, taki, z taką myślą w głowie podróżuję i a póki co tak samo, mi się też nic złego nie przeszarfowało. Ktoś mnie oszukał kiedyś na pieniądze, to na 100%. Ktoś gdzieś pewnie mi coś tam podebrał, nie wiem, nawet pewnie nie zauważyłem, bo jest tam rozgarbierz zawsze w swoich rzeczach. Ale czy, czy ja uważam, że to były złe rzeczy? A dla mnie to są jakby część, część podróży, część historii, część nauki e, świata, bo zawsze się ktoś znajdzie, kto będzie chciał nam zrobić krzywdę, ale wydaje mi się, że to jest jakiś promil. W morzu ludzi, którzy chcą zrobić jakby dla nas coś dobrego i nam pomóc. Myślę, że to, co powiedziałeś też, że podchodzisz do świata z tym nastawieniem takim życzliwym, z uśmiechem do ludzi, z ogromnym takim, w pewnym sensie trochę sercem na dłoni, to już samo to w pewnym sensie jest taką trochę tarczą ochronną, nie uważasz? Myślę, że stuprocentowo. No jeżeli się uśmiechamy do ludzi, oni się, tak jak mówiłem, ciężej jest okraść kogoś, kto się do ciebie uśmiecha, to na pewno. A po drugie, jeżeli też sprawiamy tą, tą swoją aurą, e, takiego pozytywną aurą się otaczamy, to ludzie na nas patrzą też naokoło. Jeżeli ktoś by chciał nam zrobić coś złego, to jest bardzo dużo osób, które by i tej osobie przeszkodziły. Więc ja lubię na przykład na siebie zwracać uwagę w takich miejscach, w których trochę czuję się niekomfortowo, żeby właśnie więcej oczu było na mnie, bo wiem, że tak jak mówiłem, jest więcej ludzi, którzy chcą dobrze niż tych, którzy chcą źle. Czyli byliby nawet tacy być może, którzy gdyby rzeczywiście był ktoś, miał jakieś tam zamiary wobec ciebie, to stanęliby na przykład w twojej obronie. Czy coś takiego. Tak, albo zwrócili uwagę, jakby uważaj, ta osoba na ciebie patrzy, a nie wygląda jakby chciała coś dobrego dla ciebie. Dużo było takich sytuacji, w których lokalni ludzie mi pomagali i myślę, że też jest dużo takich sytuacji w naszych podróżach, że my nawet nie wiemy, że takie sytuacje się przytrafiają, bo to są tacy anioły stróże, którzy po prostu gdzieś tam z tyłu coś zrobili i pomogli nam, a my nawet o tym nie wiemy. Bo ja, jeżeli miał, widziałbym taką sytuację gdzieś w Polsce, to na 100% bym zareagował, no bo najgorsze, co można robić, to przechodzić obojętnie obok takich sytuacji. Czyli mamy pewnego rodzaju przekaz teraz dla naszych słuchaczy, Mianowicie jednym z głównych powodów, dlaczego ludzie nie przeżywają tego rodzaju przygód, tak jak ty, mhm. Pomimo, że bardzo by chcieli, kręci ich to, to jednym z tych powodów jest to, że nie chcą zapłacić określonej za, za to ceny, taką jak Ty płacisz, yy, że nie macie w Polsce, że nie masz takiego kontaktu z bliskimi, czy musisz zrezygnować z pewnych rzeczy, to drugim takim powodem, dlaczego ludzie nie podróżują, jest właśnie strach. Strach przed tym, co może się w danym miejscu wydarzyć, a tymczasem chyba nie ma zbyt wielu takich miejsc na Ziemi, gdzie rzeczywiście jest bardzo niebezpiecznie. Nie, jest ich coraz mniej, to na pewno, i są też sposoby na ich zwiedzanie, żeby zrobić to w bezpieczny sposób. Ja uważam, że to, to jest strach przed błędem, przed tym, że coś nam się może wydarzyć, ale to jest dla mnie, ja, ja to zredefiniowałem. Dla mnie na przykład popełnienie błędu to nie jest coś złego, tylko to jest nauka. Jeżeli jadę w jakieś miejsce i coś mi się przytrafi, to też uważam, że to jest nauczka dla mnie, żeby w przyszłości to się nie wydarzyło. Biorę, wyciągam z tego jakieś wnioski i później wdrażam to do swojego życia. No, y, wszędzie może się coś przytrafić. W Polsce może się coś przytrafić wszędzie na świecie. Więc y, ten strach jest okej, okay, no, bo on też nam pokazuje i wytycza to, dobra. Jesteśmy, jest niekomfortowa sytuacja. Jak się muszę zachować, żeby coś się nie przytrafiło, i to jest w porządku? A druga kwestia jest taka, że jak coś się już przytrafi, no to to się przytrafiło. No to tak jak mówię, jeżeli to, to nie jest jakieś tam zdrowotne rzeczy, no to to w ogóle można machnąć ręką, powiedzieć, dobra, przytrafiło się. Ale najważniejsze jest, żeby z tego wyciągać wnioski i później po prostu wdrażać je do swojego życia i iść dalej. No z uśmiechem na twarzy. Która z Twoich <laughs> takich dotychczasowych podróży była taka, że mówisz o niej: Wow spektakularna, obfita w różnego rodzaju przygody, to która z tych twoich dotychczasowych podróży była taka, byś powiedział, albo top 3? Top 3. To jest też bardzo ciężkie zawsze pytanie dla mnie. Bardzo dużo osób pyta mnie, top 3 destynacji na świecie. Mówię, nie, ja nie mówię wiem, o wiem, destynacjach, wiem, wiem, bo wiem, wiesz co, my, my możemy mówić, dobra, uu, uu, to może być dla jednego to będzie Kilimanjaro, dla innego to będzie Las Vegas, ale mówię Dokładnie. o takich twoich, w top 3. Nie, że mówisz, wiecie co, warto tam pojechać, tylko pytam o coś takiego, co ty, że może to nie jest jakieś spektakularne, znane miejsce, ale ty to odkryłeś dla siebie i mówisz, dobra, to jest dla mnie wyjątkowe przeżycie. Tak, no to padło już kilka razy. To padła nazwa tego państwa, Papua Nowa Gwinea, jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie, do których bardzo mało osób podróżuje, a ja spędziłem tam miesiąc wchodząc na najwyższy szczyt Wchodząc po dżungli przez 7 dni, spędzałem czas też właśnie w jednym plemieniu przez 2,5 tygodnia. Może nie w plemieniu dokładnie, bo byłem w wizycie u jednego z misjonarzy tam. Natomiast to była taka przygoda, w której może Papua nie była najpiękniejsza, chociaż jest, cał jest piękna. Może nie była najciekawsza pod kątem, nie wiem, jakichś kulturalnych zabytków. Tam w ogóle nie ma zabytków, to w ogóle nie istnieje. Jakieś muzea są, ale nawet w nich nie byłem, ale była. Właśnie tym takim połączeniem wszystkiego, co stanowiło na koniec taką wielką przygodę i odkrycie czegoś nowego. Więc zdecydowanie dla mnie, Papuła z tych ostatnich podróży, to na pewno było to. Myślę, że też idąc w innym kierunku, pod takim na przykład widokowym, widokowym miejscem dla mnie to była Namibia, która jest totalną dziczą gdzieś na południu Afryki, w której bardzo mało osób żyje. Tam potrafi się jechać przez 6-7 godzin samochodem, nie spotkać z drugiego samochodu, jadąc prosto przez pustynię, więc to też było super ciekawe. Um, I tak, top 3 destynacji, które właśnie bardzo mało osób później mówi mi, że, że dlaczego w ogóle to mówisz, bo ty jeździsz po całym świecie, dla mnie to są Tatry. Ja kocham wracać w to miejsce, jeżeli tylko jestem w Polsce, to jestem zawsze w Tatrach. Bo po pierwsze mam wspomnienia stamtąd, lubię sobie przypominać, lubię wracać w te miejsca. Wracam z różnymi osobami w różne, jakby na różne szlaki i za każdym razem znajduję coś nowego. Jedną z integralnych części moich podróży w Tatry jest szarlotka tatrzańska. Zresztą kiedyś stworzyłem ranking szarlotek tatrzańskich przechodząc przez wszystkie siedem schronisk po polskiej stronie i jedząc szarlotkę w każdym z nich. To w którym jest najlepsza? A dla mnie zdecydowanie Rostoka aktualnie. Takie schronisko, które jest bardzo zapomniane, bo ono jest po drodze do Morskiego Oka. Wszyscy jadą do tego Morskiego Oka, tam są tłumy i tam trzeba zejść tak dosłownie 20 minut w dół, a kuchnia tam jest po prostu najlepsza w Tatrach, bo mało osób po prostu o nim wie, bo idzie albo na Morskie Oko, albo na Pięć Stawów, a Roztoka jest tak po prostu trochę pośrodku niczego i, i tak trzeba przejść przez jedno z tych dwóch schronisk, żeby jeździć dalej, ale atmosfera tam jest top. Jeżeli chodzi o podróżowanie, to z tym wiąże się oczywiście również ten trzeci powód, dlaczego ludzie nie podróżują, ponieważ wiąże się to z wydawaniem pieniędzy. Może czwarty powód jeszcze, że z ogromnym nakładem czasowym, bo to jednak trochę pochłania nam czasu, żeby się na przykład przemieścić na, drugi, na drugą półkulę, czy, czy gdzieś tam w miejsca, w których... Które są bardzo, bardzo odległe od nas. Jak sobie radzisz z tymi sprawami, jeżeli chodzi o finanse? Korzystasz tylko i wyłącznie z tych zasobów, które zgromadziłeś w pracy, czy też na przykład planujesz teraz, że dobra, to teraz sobie znowu wrócę gdzieś do pracy, do korporacji, czy też masz inny pomysł na to, żeby to w jakiś sposób finansować? Myślę, że czas to pieniądz, więc to się wszystko ze sobą łączy. Albo można poświęcić czas na podróże, albo na zarabianie pieniędzy. Więc na koniec dnia tak to wygląda z mojej ja aktualnie pracuję jako pilot lider wypraw, więc latam czasami z grupami w różne miejsca. Zresztą zrobiłem sobie taki system bardzo ciekawy, że na przykład jak byłem na początku w Tajlandii, to robiłem dwa tygodnie w Tajlandii z grupą, a później dwa tygodnie robiłem swoje dodatkowe rzeczy, żeby jeszcze pogłębić swoją wiedzę w danym kraju i tych krajów było bardzo dużo. Zresztą teraz na przykład na Alaskę też lecę, na Kanadę z grupą i Alaskę z grupą, a później zostaję sam, żeby zrobić swoje szalone pomysły, pojechać na najbardziej na północ wysunięty punkt Alaski. E, natomiast no, tutaj jeszcze dodatkowo oczywiście dochodzą koszty e, tych momentów, kiedy. Nie jestem z grupami. Wiadomo, że zarabiam na tym, że, że gdzieś ich oprowadzam. To korzystam oczywiście ze swoich zasobów, które oszczędziłem. Byłem na to gotowy, że to się wydarzy. Tak jak rozmawialiśmy na początku. Przygotowywałem się na to przez kilka lat, żeby zaoszczędzić pieniądze takie, żeby być z tym, mieć ten komfort. Tak? To są różne wyrzeczenia, bo może nie mam najnowszego telefonu, może kupię używany aparat, może odmówię sobie pójścia na koncert, bo dla mnie bardziej istotniejszą rzeczą jest wydanie tych pieniędzy na podróż. Tak? I rzeczywiście doszedłem do momentu, w którym jestem w stanie poświęcić to 10 z 12 miesięcy w roku na to, żeby podróżować, i wydaje mi się, że to jest mój osobisty ogromny sukces, że, że to się udało. Bardzo dużo wspominałeś, zmieniam teraz troszeczkę hmm. temat, bo generalnie myślę, że gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić, żeby znaleźć pieniądze i czas na podróżowanie, to metod i sposobów i pomysłów na to można, można znaleźć naprawdę dużo. Oczywiście w zależności od tego, jak preferujemy spędzać tam czas, czy też jakiego rodzaju noclegi to będą, na co jesteśmy przygotowani w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj moglibyśmy pewnie następne półtorej godziny, czy dłużej, rozmawiać na ten temat, jakie są pomysły na to. A taka, nie jest to do końca idea moja y, naszej dzisiejszej rozmowy. Chciałbym tak naprawdę dzisiaj naszych słuchaczy y, zafascynować tą, tą taką. Miłością do, do świata, bo ja, ja to przeżywam, ja to uwielbiam. Wspomniałeś o, o Azji Daleko Wschodniej, wspominasz teraz o Ameryce Północnej, wspomniałeś o Afryce, o Europie mówiliśmy, ale nie wspomniałeś w ogóle o Ameryce Południowej. Bo jeszcze mnie tam nie było. Jeszcze mnie tam nie było z dwóch powodów, znaczy byłem, byłem w Curaçao, Curaçao, bardzo różnie się wymawia nazwę tej wyspy, natomiast co bardziej Bahamy, ona gdzieś podlega pod Amerykę Południową, ale znowu nie odhaczam sobie bycia w Ameryce Południowej, bo byłem na jednej wyspie, która należy do tego kontynentu. Nie byłem tam dlatego, bo po pierwsze nie było czasu i jakby stawiałem na inne destynacje, a po drugie nie znam hiszpańskiego i dlaczego tak odwlekam. Moment, kiedy pojadę tam, bo chcę się nauczyć tego hiszpańskiego, zanim odwiedzę te kraje. Dlaczego? Bo, po pierwsze, jest łatwiej oczywiście komunikować się z hotelami, nie hotelami, ale tak jak mówiłem, ja już nie poznaję miejsc przez odwiedzanie tylko najpiękniejszych wodospadów czy przejścia najpiękniejszego szlaku. Poznaję też przez te interakcje z ludźmi i jak pojadę do Ameryki Południowej, to ja bym chciał móc sobie wyjść gdzieś z ludźmi i usiąść na kawie i z nimi porozmawiać swobodnie w ich języku, żeby poznać to, jak oni żyją, jaka jest u nich kultura. Więc zanim pojadę do Ameryki Południowej, mam dość dużą misję nauczenia się języka hiszpańskiego, aczkolwiek wpadł mi ostatnio pomysł do głowy, żeby pojechać do Ameryki Południowej, nauczyć się hiszpańskiego i zabunkrować się gdzieś przez trzy miesiące w Kolumbii na przykład albo Wenezueli i tam Um, zmusić się do tego, żeby tego języka się nauczyć. Ale nie uważasz, że to właśnie byłby chyba taki najbardziej skuteczny, a jednocześnie najszybszy sposób nauczania się języka właśnie, po prostu zrobić to tam, pojechać i wykluczyć całkowicie dostęp do języka polskiego, zostać tylko z samymi y, ludźmi, którzy posługują się językiem hiszpańskim. Myślę, że w trzy miesiące będziesz się nim posługiwał płynnie. Myślę, że też, ale chciałbym chociaż podstawy znać jakiekolwiek, żeby, żeby mieć ten, ten początek. Ja się kiedyś uczyłem chyba dwa miesiące hiszpańskiego przed wyprawą do... Do Gwatemali i pamiętam, że chyba nauczyłem się tylko, gdzie jest najbliższy sklep i jak jest masło. Ale to w Gwatemali byłeś. Tak, w Gwatemali byłem, no ale to jest e, część Ameryki Środkowej. Środkowej bardzo, tak Więc jest bardziej. Tak, tak. No to są jakby, wiadomo, no, Ameryka Południowa i Północna. Można by powiedzieć, że od Stanów w dół już Meksyk to jest e, latynoska Ameryka i to bardziej pewnie pasuje. Okej. Okay. Co jest dla ciebie takim, bo, bo zazwyczaj... E, Podróże są pewną rzeczą, którą robimy głównie dla siebie. Ale co jest taką twoją misją również? Czy ty zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, jaką? Bo, bo my, robiąc ze swojego życia arcydzieło, też w pewnym sensie pokazujemy innym ludziom, że. I teraz, co, co jest twoją misją taką? Co chcesz przekazać innym ludziom, pokoleniom, yy, osobom, które cię obserwują na Instagramie? Co jest takim twoim najważniejszym dla nich apelem, przekazem? To jest dużo, nie chciałbym jakoś super pompatycznie brzmieć, ale. Ale dlaczego nie? Dlaczego nie? Jak jestem właśnie... To jest twoje. Jak jestem liderem wypraw, to zawsze mówię, że spełniam marzenie swoje i innych, więc te właśnie marzenia o dalekich podróżach są, są jakby częścią, częścią tego podróżowania. I bardzo się cieszę, że jestem w stanie często pokazać ten region świata, do którego ludzie baliby się pojechać właśnie tak y, już rzeczywiście, że ktoś ze mną jedzie i pokazuje mu to y, naprawdę, a przez takie tworzenie właśnie treści i tego wszystkiego, wydaje mi się, że moim takim największym przekazem jest to, że normalne nie istnieje, że to, co jest normalne tutaj w Polsce, dla nas, to, co robimy na co dzień, Gdzieś na drugim końcu świata jest kompletnym kosmosem. nie? A jak to, co się dzieje w Papui, na przykład na co dzień, dla nas to nam wybuchają mózgi. jak opowiadam ludziom po prostu o tych rzeczach, które oni tam robią. A w Korei, jak oni usłyszą to, co się dzieje w Papui, to, co się dzieje w Polsce, to też będą w ogóle, będzie dla nich coś niesamowitego, że tak można żyć. I wydaje mi się, że to jest takie najciekawsze dla mnie w tym całym podróżowaniu, w tym całym świecie, że tych sposobów na życie jest mnóstwo i nie można demonizować nikogoś bo żyje w taki sposób albo inny, bo to jest część ich kultury, część tego człowieka i fajnie jest to poznać jakby doznać tego, bo oczywiście możemy obejrzeć piękne programy na różnych w telewizji, gdzieś na Netflixie, w internecie obejrzeć podróżników, ale jeżeli tego się dotknie, to jest kompletnie inne doznanie. Czyli po prostu taki twój przekaz dla ludzi jest po prostu zrób to, doświadczego, doświadcz tego, po prostu przeżyj to i sam możesz wtedy ocenić, czy to jest to coś, co, co cię wciągnie. Bo tak chyba jest, Janku, prawda? Że my czasami dotykamy czegoś i to nas wciąga. Ktoś na przykład zaczyna grać w golfa, a inny zacznie nurkować, a jeszcze inny chodzi po górach i mówi: to jest moja bajka. Tak, myślę, że jakby rozmawialiśmy o tych barierach, które trzeba przebrnąć, żeby zacząć podróżować. To właśnie mi się wydaje, że czasami powinno się odpuścić, powiedzieć, dobra, zrobię to, spróbuję. Jak nawet ktoś mnie właśnie obserwuje na Instagramie i zobaczy sobie, kurde, on to zrobił, to ja też mogę to zrobić. No i super, i o to chodzi. Zróbcie, pojedźcie, przeżyjcie, sprawdźcie. Nie zawsze wyjdzie, mogą być problemy, może coś się wydarzyć. Podejdźcie do tego z otwartą głową. Nauczcie się czegoś z tego, nie podaj, jakby to nie musi być zawsze negatywne. Negatywne rzeczy trzeba przeinaczać w te pozytywne, w naukę. I, i tak, jeżeli, jeżeli miałbym z czymś przywieźć do ludzi, to powiedzieć, że po prostu just do it. Nie? Myślę, że to jest bardzo ważny przekaz dla naszych słuchaczy, że nie trzeba się bać przede wszystkim że jedyne, czego się naprawdę powinniśmy bać, to nasz własny strach, że czasami trzeba po prostu tego doświadczyć, żeby zobaczyć, że, 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 że można. Tak, no zdecydowanie. Właśnie ten, ten strach trochę nas paraliżuje. Znaczy są momenty, w których on nas paraliżuje i trochę tak bez sensu, nie? Że to nie chodzi nawet o to, że tam coś się może wydarzyć, tylko boimy się na przykład, że my popełnimy błąd. No i co? No popełnimy błąd, trzeba żyć dalej, wyciągnąć wnioski i robić swoje tak z uśmiechem na ustach i pozytywnie bo to jest chyba najważniejsze. Przy, ja uważam, że uśmiechy przyciągają ludzi i przyciągają dobre sytuacje. Może nie wierzę do końca w karmę jako jakąś tam energię, ale uważam, że jest gdzieś to, że jeżeli jakoś się zachowujemy, to inni ludzie będą się zachowywać tak wobec nas, więc jeżeli pojedziecie gdzieś i zdecydujecie się na to, to te dobre rzeczy do Was na pewno przyjdą. I jeszcze trzeba być w dobrej komitywie z własnym aniołem, stróżem, <noise> więc wtedy już jest całkiem nieźle. Można tak naprawdę jeździć dzisiaj prawie po całym świecie. Mam przed sobą teraz e, Twoją bucket list. Uh. Mm, na najwyższym szczycie Afryki byłeś, bo Byłem. to jest Manjaro. najwyższa wolno góra świata. Z, w Japonkach z Japonkami po Japonii chodziłeś. Nago się kąpałeś pod w, w wodospadzie. No, pewnie nie w jednym. Nie w jednym, ale generalnie muszę ci też przyznać, że widziałem wiele wodospadów i to chyba największe wrażenie do tej pory zrobiło wodosław, wodospad Iguaçu na granicy argentyńsko-brazylijskiej. Ale te, które tam gdzieś widziałem na Bali, to one w pewnym momencie już też nie robiły na mnie aż takiego wrażenia, ale są piękne. A propos kąpania się nago, kąpałem się też nago w oceanie arktycznym. Oceanie arktycznym, tak. czyli to było jednocześnie morsowanie było. No, tam było dość ciepło akurat na Svalbardzie, ale to jak widać... To było na Svalbardzie, czyli to tak. była najbardziej na północ wysunięta część twoich podróży? Prawdopodobnie tak. Do pewnie, za miesiąc, jak będę na Alasce i pojadę jeszcze bardziej na północ. Okej, okay. właśnie. Zanim jeszcze przejdę mhm. do tego pytania takiego już kończącego naszą rozmowę, to sprawdziłeś, czy żyją kanibale w Papui? Sprawdziłem. To też jest rozmowa na bardzo długo i Trochę żyją, trochę nie żyją. Odsyłam, Jak, jeżeli ktoś ma jest zainteresowany, to może pojechać i sam sprawdzić. Gdzieś w dżungli głęboko podobno są, ale ciężko się do nich I dostać. Główne zadanie nie zostać zjedzonym. <grym> tak, ale to może być trudne. <grym> ale to trudno stawić chyba, wylądować na stole takiego kanibala, bo to chyba jest zupełnie przekoloryzowane, jest w różnego rodzaju przekazach, że to tak cię gdzieś tam będą narożnie kręcić nad tym ogniem, to chyba coś takiego nie istnieje. Nie, zupełnie nie to jest. Nasz zachodni pogląd na kanibali. Zawsze były rytuały związane z walkami pomiędzy plemionami i ewentualnie jedzenie części ciała zabitego przez siebie wojownika, żeby zyskać jego siłę na przykład. Natomiast nigdy kanibale nie polowali na innych ludzi, bo byli głodni. Ja słyszałem, że to trzeba zjeść serce zabitego przeciwnika, żeby dostać jego pewne cechy, odwagę na przykład, albo jakieś tam siłę i tak dalej. Tak, dokładnie. To było tylko i wyłącznie z tym związane. Dobrze. Powiedziałeś mi przed naszą rozmową, że balonem o wschodzie słońca nad Nilem już latałeś. Tak. Wielką afrykańską piątkę zobaczyłeś też, myślę sobie, że już widziałeś. Tak, myślę, że nie raz. Nie raz, dobra. Ale z tym powiedzieć o Jeju na wyspie Jeju. To jest taki dość śmieszny case, no bo jest wyspa, która się nazywa Je Jeju, jakby, jakbyśmy czytali. To jest wyspa Jeju w Korei Południowej. Więc uznałem, że pojadę tam. Znalazłem bardzo tanie bilety w tym momencie i one kosztowały chyba 700 zł. To było bardzo dawno temu. I Ale skąd? Samolot? Z Polski na Wyspę Dżu, z czy? Z Czech. Z Czech. Z Czech przez z Pragi, dokładnie przez Szanghaj. I to były bilety w ogóle na tydzień, i musiałem się zdecydować z dnia na dzień, żeby na nie polecieć, na tydzień właśnie. E, też niesamowita historia to chyba był drugi kraj, który odwiedziłem solo i poleciałem do Korei Południowej na, na tydzień. Właśnie. Korea Południowa to jest kraj, do którego lecę za kilka dni i co byś mi powiedział, co mam tam przeżyć? Bo to jest, tak jak wiem, że na przykład później następnym krajem będzie Japonia, Okinawa, to jakoś tak nie za bardzo się chyba skoncentrowałem na tym, żeby lecej bardziej tak na flow i, i zobaczę, co będzie przez te kilka dni, które tam będą. Kto byś mi doradził, żeby tam przede wszystkim w Korei zobaczyć? Ja spędziłem większość czasu właśnie na tym Jeju, To jest wyspa, którą nazywa się Hawajami Korei Południowej. Przepiękne miejsce, wulkaniczna wyspa z niesamowitymi właśnie momentami jest jeden wielki krater, najwyższa góra w Korei Południowej. Tak o. mi się wydaje. Zresztą ja mam znowu to też jest bardzo częsty cel moich wypraw, żeby wejść gdzieś na najwyższy szczyt danego kraju. I byłem przez dwa dni w Seulu, który też był niesamowity. Z mojej perspektywy byłem tam za krótko, bo dwa dni na niektóre miasta, właśnie takie, może w Europie dwa dni zazwyczaj na miasto powinno być w porządku, ale w, w Korei Południowej, w Seulu, myślę, że te dwa dni to było zdecydowanie za mało, bo widziałem chyba siedem pałaców w trakcie 24 godzin. Myślę, że jedzenie koreańskie to jest. Super rzecz, o której bardzo mało się mówi. Podobna oczywiście do japońskiego trochę, natomiast bardziej ostrzejsze to na pewno. Podobno no. piekło dla wegetarian, to jest właśnie. No, a to większość tych, e, większość tych właśnie krajów azjatyckich jest piekłem, bo zazwyczaj to, rzeczy robi się na bulionie, który jest z mięsem. W ogóle podróżowanie, mi się wydaje, że takie wegańsko-wegetariańskie jest bardzo ciężkie. Jak latam z grupami, to jest bardzo często, często problem. Na przykład w Afryce mnie pytali zawsze, jak mówię, o tutaj jest wegetarianie, to nie, But chicken is good. <laughs> <laughs> no, kurczak to dla nich nie Jeszcze jest. Jeszcze zależy wszystko, good. co rozumieją pod pojęciem chicken, bo tak. to nie do końca jest 100% pewne. <laughs> nie wiadomo, nie wiadomo. E, więc Korea Północna na pewno na pewno właśnie ta stara, stara też stara kultura, ale też ta nowa K-pop popularne bardzo w tym miejscu, no i w Azji koniecznie musisz spróbować karaoke, bo bez karaoke to nie można tam wyjeżdżać. To nie będzie zbyt no. łatwe dla mnie biorąc pod uwagę, że nie zostanę obdarzony chyba wyjątkowym talentem muzycznym, ale chyba to nie ma tam takiego wielkiego znaczenia. W Azji nikt się kompletnie tym nie przejmuje, nie chodzi. O to zresztą są w wielu krajach. W Japonii na pewno nie wiem, czy w Korei są na przykład pokoje do śpiewania karaoke solo. A okej. Okay. Więc można, można spokojnie sobie pośpiewać i nikt nie będzie nas oceniać, ale ja wolę to robić w grupie. Janku, które z tych y, punktów na Twojej bucket list jest dla Ciebie jeszcze taka, taki, który jest najważniejszy i który zamierzasz zrealizować w ciągu najbliższych kilku miesięcy czy lat? Y, z tych do zrobienia no na pewno Alaska to był kierunek, który chyba w marzeniach wielu podróżników jest bardzo wysoko na, na ich liście. Więc to jest taka pierwsza rzecz i on się rzeczywiście ziści, no bo to już, już bilety są kupione, już tam lecę i będę tam rzeczywiście za dwa i pół, trzy tygodnia. Więc to na pewno to. Ale tych pomysłów jest tak dużo, że, że czasami ciężko mi je mi, mi sobie Zapominam w ogóle, co jest na tej liście, bo co chwilę coś wymyślam. Na pewno na początku przyszłego roku też jadę przejechać się pociągiem w Mauretanii. Jest taki bardzo długi pociąg, on ma chyba ze 100 wagonów, i tam się jedzie na rudzie żelaza wykupanej w kopalni. Przez 24 godziny jedzie się na wybrzeże. To co jest na wschodniej wschod części Afryki, Mauretania, to masz na myśli tak, południu tak, od Maroka. Ta. Tak, więc to. Chcę bardzo pojechać do Tybetu, właśnie do Korei Północnej i to się może wydarzyć gdzieś w połowie przyszłego roku. Natomiast teraz jestem w Warszawie, a w moich myślach miałem być w Mongolii, a wszystko się zmieniło, bo okazało się, że mogę spełnić to marzenie o Alasce. Więc wróciłem do Polski na szybko się trochę przepakować i jadę dalej. Więc jeżeli byśmy porozmawiali za pół roku, prawdopodobnie wszystkie te rzeczy się jeszcze zmienią i gdzieś indziej będą. Czyli nie, nie planujesz jakimś takim ogromnym wyprzedzeniem swoich podróży? Póki co jest Alaska, a potem się zobaczy planuję, ale później te plany bardzo często się modyfikują, bo tutaj się okaże nagle, że Korea Północna się otworzyła i powiem dobra, no to rzucam się, przerzucam się na tamten region świata. Strasznie chciałem pojeździć konno po stepach w Mongolii, a takim drugim po alesce moim największym, największym marzeniem, który aktualnie jest raczej nie do zrealizowania, to było odwiedzenie Kamczatki, a jeżeli ktoś nie wie, gdzie jest Kamczatka, to jest taki najbardziej na wschód wysunięty półwysep Rosji, który jest kompletnie niedostępny i co ciekawe, tam nic nie ma, ale znowu te miejsca, w których nic nie ma, mnie na przykład bardzo interesują. Widzę jeszcze przed sobą tutaj parę takich miejsc, bo myślę, że no, z tym odnalezieniem Yeti to chyba jest też trochę takie szalone. To chyba o tej Mongolii jest Yeti, bo czytałem właśnie w książce, że, że tam jest to też jest ciekawa historia właśnie Wielka Stopa Yeti. Te, te legendy o takim wielkim stworze przewijają się po całym świecie. To Ameryka Północna, jakby natywni mieszkańcy Ameryki i ludzie w Mongolii trochę i Himalaje, Ludzie nazywają to samo, jakby opisują takie samo stworzenie w różnych miejscach na świecie, więc chętnie bym go poszukał. A wspólną później... cechą tych wszystkich jest to, że nie istnieją prawdopodobnie. Kto wie? Póki nie poszukam, to się nie dowiem. Tak samo było z kanibalami właśnie w Papui. Też się chciałem dowiedzieć i trochę tego przeżyć. Wiadomo, że to jest y, trochę takie kreatywne podejście do podróżowania, ale tak jak mówiłem, już odwiedzenie, pojechać do Mongolii jest super, ale pojechać szukać Yeti do Mongolii, to już jest dla mnie coś ciekawego. A wiesz, które takie twoje marzenie z twojej bucket list rozbawiło mnie najbardziej? To było znalezienie tego wujka w Nigerii, który ciągle pisze maile, że odziedziczyłeś miliony. Rozumiem, że jeszcze podjąłeś już próbę odnalezienia go w Nigerii? Jeszcze nie, ale jak pojadę do Nigerii, to na pewno będę szukać, bo wisi mi dużo pieniędzy. No wielokrotnie obiecywał, że po prostu ma pieniądze konkretne, tylko trzeba mu wysłać jakąś tam kasę na. Tak, tak. Coś. No, no musi. No to ja myślę, że mam wielu tych wujków. Pewnie on ma tyle pieniędzy, co moi rodzice z komunii mi zabrali. <grym> Tym akcentem niesamowitym chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować za rozmowę. Myślę, że taką rozmowę bardzo pozytywną i wierzę w to głęboko, że osoby, które słucha, słuchać będą tej rozmowy, to po wysłuchaniu jej powiedzą: Nie, no jak ci dwaj goście opowiadają o takich rzeczach, to aż serce się wyrywa do podróży. I gdybyś miał teraz powiedzieć naszym słuchaczom takie słowo, kończące twoje, twoje rozmowę ze mną to i powiedział, żebyś chciał tak przekonać wszystkich do tego, żeby mieć odwagę do podróżowania. To co byś powiedział jeszcze? Ja bym może powiedział na swoim przykładzie, że bardzo dużo błędów w podróży popełniłem, bardzo dużo wydarzyło się dziwnych rzeczy w tych podróżach, ale to tylko zachęciło mnie jeszcze bardziej, więc tak jak wspominaliśmy wcześniej, Próbujcie, jedźcie, sprób... będzie i na pewno będzie ciekawie, bo świat jest piękny, świat jest ogromny i każdy znajdzie w nim swoje miejsce, które mu się spodoba i pewnie będzie do niego wracać. To jest chyba najpiękniejsza wiadomość, aczkolwiek tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, że te błędy, które popełniamy, to różnie na nie reagujemy. Jeden powie popełniłem taki błąd i już nigdy więcej tego nie zrobię, a inny powie być może tak jak ty, popełniłem błąd i teraz już wiem, czego nie robić i następnym razem będę wiedział, jak to zrobić dobrze, a dzięki temu będę mądrzejszy, lepszy, może bardziej dojrzały i będę mógł odwiedzać kolejne kraje na wyższym poziomie świadomości, na wyższym poziomie nawet... W cudzysłowie mówiąc, niebezpieczeństwa, które tak naprawdę być może niebezpieczeństwem nie jest. Bardzo dziękuję Ci Janku za rozmowę i cieszę się, że mogliśmy tę rozmowę właśnie na tak fascynujące tematy odbyć. Dziękuję Wam z całego serca. Zapraszam do obserwowania naszego kanału. Myślę, że wielu, wielu ludzi będziemy jeszcze zapraszać takich, którzy będą mówić o tym, jak zrobić z życia prawdziwe arcydzieło. A myślę, że Janku robisz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.